Kamil Kotkiewicz, zawodnik FA Gym Lublin. Kamil, wakacjami, ale widzę, że ciężko trenujesz, no i trenujesz MMA, więc pytanie, skąd ta nowa miłość do zapasów, do parteru, no i oczywiście do stójki, które cały czas uprawiasz? Witam wszystkich serdecznie. Tak, wakacje wakacjami, ale no, treningów nie mogę gdzieś tam zaprzepaścić i jak jest szansa potrenować trochę więcej, to korzystam z tego. A MMA, no kiedyś gdzieś tam zaczynałem od MMA, powiedzmy gdzieś tam parter robiłem u Włodka Klimkiewicza. No i potem przyniosłem się właśnie tutaj do klubu, do trenera Rafała Murata i tak już zostałem. I teraz po prostu jest możliwość gdzieś tam zapasów porobienia u nas w klubie i po prostu sobie tam ćwiczę, powtarzam. No właśnie, ćwiczę, powtarzam. Jak to, że tak powiem, wygląda? Ciężko było jednak sobie poprzypominać, czy to jednak są rzeczy, których tak jak jazda na rowerze się nie zapomina? Niektóre rzeczy zostają w głowie, ale jednak jak się tego nie robi na co dzień, nie ma styczności się z tym wszystkim, gdzieś tam odruchy, nie ma tych odruchów gdzieś tam, prawda, kontroli w parterze u tych ciosów, gdzieś tam trzeba sobie przypominać wszystko powoli. Im więcej tego będziemy robić, prawda, to tym lepiej to będzie wyglądało. Na pewno jeszcze dużo do nauki jest. Tak jak gdzieś tam patrzysz, no, tyle lat trenujesz stójkę, gdzieś tam ci stójkowicze mają tendencję wpadania w rywala, gdzieś to już powoli próbuje być wyeliminowane w tej twojej grze, no bo zakładam, że na jesieni już będziesz pewnie próbował pierwszych amatorskich nieśmiałych startów, tak? Zwłaszcza, że w Lublinie Alma też się odbywa. Tak, no znaczy, no plany są jakieś gdzieś tam, planujemy może gdzieś tam postartować w formule MMA. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie tak czy inaczej stójkę robimy cały czas, nie przestajemy tego robić, dokładamy po prostu pewne elementy parteru i zapasów. Jeżeli chodzi, no stójkę trzeba zmienić pod MMA, to nie jest trochę inna stójka, trzeba balans zmienić niżej noga, gdzieś tam mieć w głowie, z tyłu głowy, tak na przykład i gdzieś mieć z tyłu głowy, żeby gdzieś te obalenia, prawda, wchodzenie w nogi, gdzieś tam zapomina się o tym, bo no nie robimy tego na co dzień i to trzeba się z tym obyć po prostu. Także trzeba zmienić tą stójkę, gdzieś tam troszkę inaczej chodzić. Pracowite pierwsze półrocze, ostatnia walka 31 maja, gala BSP, czyli Fight Club. I tam walka z Patrykiem Małeckim, doświadczonym zawodnikiem trenującym warszawski Fanze, też pod okiem Andrzeja Molczanowa. No i właśnie ten pojedynek, powiedz, jak on przebiegał, bo też no, zakładam, że może nie wszyscy mieli możliwość go oglądania, mimo że chyba relacja była na żywo na YouTube, jak dobrze pamiętam. Znaczy relacji chyba nie było. Znaczy była relacja z ważenia, chyba jakaś. Już szczerze to na tym nie wiem, bo ja sam nie widziałem tej walki do dnia dzisiejszego. No twarda walka, no troszkę może delikatnie zlekceważyłem przeciwnika, może nie sądziłem, że aż tak mocno zacznie walkę, no i naprawdę mocno zaczął, gdzieś tam trafił mnie, nawet odcięło mnie, byłem liczony dwa razy w pierwszej rundzie, no ale już potem obudziłem się i w drugiej, trzeciej rundzie gdzieś tam starałem się narzucić swoje tempo. No nie wiem, nie mogę nic więcej za bardzo na razie na dzień dzisiejszy powiedzieć, bo nie widziałem tej walki, nie wiem, tylko z opinii trzecich osób gdzieś tam wiem, że gdzieś tam jakaś ta walka, powiedzmy, mocna, twarda była. Porozmawialiśmy z Patrykiem po walce, wymieniliśmy tam parę zdań, też mówi, że no ciężko było. Mam nadzieję, że się tam kibicom podobała waleczka, jak będzie kiedyś okazja, zrewanżuję się na pewno, bo wiem, że jest w zasięgu moich umiejętności Patryk. Po prostu gdzieś tam kilka błędów popełniłem i no zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Wielu zawodników nie pamięta przebiegu walki. Powiedz, ty jesteś z tych fighterów, którzy gdzieś tam pamiętają cały ten pojedynek, czy jak dostanie cios, to zdarza się, że ten film jest urwany. Co w ogóle pamiętasz z tamtego pojedynku i co pamiętasz w ogóle z pojedynków? Bo to jest też ciekawa kwestia, gdzie tak naprawdę u wielu fighterów to się różni. No, z pierwszej rundy dużo nie pamiętam, bo byłem trafiony gdzieś, nawet nie wiem jakim ciosem właśnie, czy to gdzieś podbródek, czy sierp gdzieś szczękiem mnie trafił, odcięło mnie, gdzieś na deskach wylądowałem. Jak otworzyłem oczy, tylko zobaczyłem trenera Rafała, że się do góry wstawać, patrzyłem, że sędzia liczy, no to, że coś, oho, coś tam zostałem trafiony, odcięło mnie. Także z pierwszej rundy nie pamiętam nic, wiem, tam pojedyncze jakieś akcje pamiętam, więcej pamiętam jakich błędy po prostu zrobiłem, prawda, że gdzieś dużo robiliśmy gdzieś ciosów krzyżowych, gdzieś to próbowałem zmieścić, ale za mało na przykład nogą kończyłem, powinienem więcej kopać nogą właśnie. No na razie mówię, no więcej nie pamiętam aż tak dużo, żeby... Muszę obejrzeć walkę po prostu, bo nie mówię, nie widziałem jeszcze walki do dnia dzisiejszego. Też byłeś z Pawłem Kobyliackim na Fenie w Ostródzie. No pierwszy raz chyba w historii sportu walki i taka duża gala w takim scenerii amfiteatru nad jeziorem. No i generalnie sama gala, jak ci się podobała, bo Fen, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś tam to jest już ta najwyższa półka organizacji w Polsce. No i pytanie. Zrobiło wrażenie? No tak, no ja szczerze osobiście byłem pierwszy raz na takiej gali. Właśnie staliśmy z Łukaszem Bartnikiem w narożniku u Pawła.
No, na mnie zrobiło to ogromne wrażenie. Fajnie to cała sceneria, prawda, gdzieś tam na molu, wrażenie, gdzieś tam otwarcie gali na przykład tymi łódkami, gdzieś tam przypłynęli zawodnicy. No mega, bardzo fajne wrażenie zrobiło, duża gala, fajnie to wyglądało i od środka, prawda, i z zewnątrz tym bardziej na pewno, gdzieś tam widziałem relacje i tak dalej, to mega, naprawdę spoko, bardzo mi się podobało. No i fajnie właśnie Patryk zawalczył, on generalnie w Formule MMA walczy, no ale przyjął gdzieś tam z marszu tą walkę K1, żeby się pokazać. Myślę, że dobrze się pokazał, wygrał z Witkowskim. No myślę, że dobre sądy się pokazaliśmy jako klub. Na wakacje na pewno mówisz, że ciężko będziesz pracował, no spotykamy cię na treningu porannym, gdzie byłeś sam tylko z kolegą, robiliście zapasy, wieczorem mówisz drugi trening. Więc pytanie, jeżeli chodzi o plany startowe, już masz coś zaplanowane, że wrzesień, październik na pewno będziesz szukał gdzieś walki, czy jeszcze na razie o tym nie myślisz? To znaczy na razie jest tam jakieś wstępne propozycje, tutaj trener coś wspominał właśnie a propos, w październiku może jakaś waleczka będzie. Na TFL-u? A nad TFL-em nie myślałem, nie, to na pewno nie TFL. No ale zobaczymy, jeżeli będzie możliwość wystartowania, czy to może po wakacjach właśnie gdzieś w MMA, na początku na przetarcie może jakieś amatorskie, czy tam półzawodowe walki, z chęcią bym spróbował na pewno. Ale mówię, ze stójki tam K1 Muay Thai nie rezygnujemy na pewno i będziemy dalej walczyć. No to Kamil, czekamy więc na twoje kolejne występy i miejmy nadzieję, że spotkamy się też przed kolejnymi walkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, do zobaczenia.